Radio Kraków. Panie prezydencie, no ale mamy regułę nieposzlakowanej opinii zapisaną m.in. w ustawie o służbie publicznej. Chyba pan nie powie, że Jan Tajster cieszy się nieposzlakowaną opinią. Powiem. Proszę pana, ten punkt jest bardzo punktem ważnym. Ja przed podjęciem decyzji, przed w ogóle przystąpieniem do drugiej tury konkursu, konsultowałem tą sprawę i z prawnikami wojewody, i z prawnikami niezależnymi, m.in. z panem ministrem Ćwiąkalskim. Jest zasada, jeżeli mówimy i poważnie to traktujemy, że żyjemy w państwie prawa, to jest zasada domniemania niewinności. Jeżeli nie ma prawomocnego wyroku skazującego, osoba jest niewinna. Natomiast nie można ulegać szałowi, który tworzą dziennikarze, mający kontakt tylko i wyłącznie z jedną stroną sporu, to znaczy opierający się o materiały prokuratury. To, co prokurator powie w akcie oskarżenia, to, co powie w postaci przecieku, uważają za coś, co jest faktycznie. Natomiast jeszcze druga strona. Żaden z tych dziennikarzy, proszę pana, oprócz odczytania aktu oskarżenia, nie był na żadnej rozprawie, nie korzystał z akt, nie czytał zeznań świadków, bo to, co jest w metryczkach, wszystko wiadome, wypisuje to, co mu się żywnie podoba, interpretując to, co mu się żywnie podoba. Panie prezydencie, ale jeśli mamy choćby cień podejrzeń, jeśli mamy oskarżenia i jednocześnie tak wysokie stanowisko w tak ważnej instytucji, to powinno może wystarczyć, żeby okej, jakieś inne stanowisko, no ale nie tak poważne. Ale proszę pana, on się zgłosił na to stanowisko. Ja nie mogę, wie pan co, ja mam ustawę o samorządzie, gdzie muszę przyjmować tylko w oparciu o konkursy. Konkurs jest rozstrzygany wśród tych osób, które się zgłoszą na ten konkurs. No, panie prezydencie, to dlaczego pan nie unieważnił konkursu? A jakie miałem podstawy, żeby unieważnić? Bo mi się pan Tajster nie podoba? Panie prezydencie? No, nie, no proszę pana, no zastanówmy się. To znaczy, że co? Że jak, prawda, biega kilku biegaczy na przykład na 100 metrów i wygra ten, który mi się nie podoba, to unieważniam bieg? No nie, no myślmy logicznie.